Jest zapisane, zostało zapisane i rzeczywiście jest Jarek Wist już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem, bo to też było zapisane. To też było zapisane gdzieś w gwiazdach i jeszcze jest zapisane, o czym będziemy rozmawiać, więc właściwie możemy się nie starać, bo i tak... To wszystko było już zapisane. Oczywiście, że tak. Jest zapisane. A co za chochlik, co za elf? Zastanawiałam się, żeby nie mówić diabełek i inny aniołek cię, Jarku, zachęcił, żebyś zajął się muzyką tego typu. Taką, znaczy niekoniecznie, nie mówię tylko o tej piosence, jest zapisane, ale w ogóle o swingującej muzyce i o retropopie, jak to się ładnie nazywa. Wiesz, chyba bardzo takim ważnym argumentem jest to, że ja zawsze cenię najbardziej i żyję tą muzyką złożoną z takich żywych instrumentów. I to było dla mnie takie... To jest coś, co mnie najbardziej wciągało i powodowało, że ja na tej scenie w ogóle chciałem być, słyszeć prawdziwe instrumenty. I to zafascynowanie swingiem, też muzyką orkiestrową lat, powiedzmy, ja się urodziłem w 80-tych latach, więc jak oglądałem te festiwale w Opolu, w Sopocie i widziałem orkiestry. Nasiąkałeś. Nasiąkałem tym i żyłem tym, ale też słuchałem dużo takiej muzyki właśnie z lat 50., 60., 70., muzyki Franka Sinatry na przykład. No takie nie, muzyki się, nie z oceanu. Ukryć, bo teraz zajmujesz się między innymi jego muzyką, prawda? Tak, stworzyłem 4 lata temu powiedzmy taki projekt Swinging with Sinatra z Krzysztofem Herdzinem, taki big bandowy skład i graliśmy w Polsce koncerty, a w zeszłym roku już nawet ja z moimi 5 muzykami w składzie orkiestr smyczkowych w danym mieście. To piękne koncerty naprawdę, które gromadzą naprawdę bardzo dużą publiczność takich fascynatów, miłośników i nie muzyki. Tylko fanek. Żeby nie było, że przychodzą tylko zobaczyć Jarka. Nie, ale przychodzą ale posłuchać też, dobrej muzyki. Właśnie, ale tak. Posłuchać dobrej, pięknej, klasycznej, swingującej muzyki. Czyli jak powiedziałeś o tym zafascynowaniu już w twoim dzieciństwie taką muzyką, właśnie jak w Opolu była taką właśnie muzyką orkiestrową również, tak. To myślałeś o tym, żeby kiedyś śpiewać z orkiestrą Zygmunta Kukli, Kukla Band. No przecież to jest jedna z najlepszych orkiestr w tej chwili w Polsce, a ty z nimi koncertujesz. To tak wygląda właśnie, że jako małe dziecko, czy też już młody chłopiec, właśnie oglądając te festiwale, widziałem Zygmunta Kuklę jeszcze wtedy z tymi lokowanymi, tak, długimi włosami i to mnie naprawdę tak wciągało. Mówię, jak te trąby, po prostu ja tym żyłem, nie można było mnie oderwać od ekranu. I nagle w 2008 roku podczas koncertu Top Trendów, na którym się zaprezentowałem po raz pierwszy, Zygmunt Kukla wtedy oglądał ten festiwal w Warszawie. Wyjątkowo nie był na scenie. I dzwonił tym telefonem do mojej menadżerki ówczesnej nie raz, nie dwa, trzy. I się okazało, że Zygmunt chciał mnie zaprosić na próbę do swojej orkiestry. A ja tak... Ale super! Mówię, to chyba jakieś nieporozumienie. I tak mi się nogi zaczęły trząść, że naprawdę. Ja poszedłem na tę próbę. Przestraszona. Dzisiaj jesteśmy dobrymi kolegami i nawet jeżeli gramy eventowe koncerty, to są naprawdę profesjonalnymi wydarzeniami, i podczas których wyzwala się naprawdę duża, ogromna dawka emocji, endorfiny. No tak, i pomimo tego, że to jest muzyka akustyczna, w tym sensie, że nie ma tam elektroniki, to jednak ta ściana dźwięku jest ogromna, bo sekcja dęta przecież, także musisz mieć naprawdę silny głos i dużo w sobie pary, żeby było cię słychać przy tak niesamowitej orkiestrze. Co? Dużo... Myślałam, że zaśpiewasz, bo nabrałeś tak powietrze. Ja lubię śpiewać, wiesz, i nie boję się jakby, wiesz, wydobyć z siebie tego dźwięku, jeżeli to czuję. O, może tak. A Zygmuntowi się to spodobało, bo on też odkrył we mnie coś takiego, co, jak powiedział, rzadko spotyka, można spotkać, taki właśnie lekko zaciągający wokal, taki właśnie, śpiewałem taki, tak trochę swingując, tak, typu... Przeciągając frazy. Takie glisty, tak. Przeciągałem każdą frazę i to było takie nietypowe, to było bardziej typowe dla muzyki lat 50-tych, 60-tych. No,
takiej muzyce też się zasłuchiwałem. Na przykład 4 lata kończąc studia licencjackie w Wenecji, bo z racji faktu, że jestem italianistą i tam się też w tych Włoszech zakochałem, to przez pewien moment czasu zasłuchiwałem się tylko w muzyce lat 50., 60., włoskiej muzyce. I tam też ten swing naprawdę prężnie działał i zakochałem się w tych szerokich frazach, tych smykach. To mnie naprawdę wciągało, te wszystkie ballady, w których smyki prowadzą artystę. To jest naprawdę coś pięknego. I przechodząc teraz płynnie, taką płynną frazą do twojej płyty, czy te fascynacje, o których mówisz, słychać na tej płycie ostatniej? Bo pierwsza twoja płyta jest Zapisana, piosenka, która przed chwilą brzmiała, właśnie z niej pochodzi, a druga płyta Na swojej skórze. I co? I myślisz, że tamte fascynacje gdzieś są na niej słyszalne? Gdzieś na może na moment lub na dłuższą chwilę odłożyłem je na półkę. Miałem bardzo dużo koncertów z cyklu Swinging with Sinatra i w pewnym momencie tak poczułem, że marynarka trochę mi nie leży. Jakoś tak w pewnym momencie zauważyłem, że ja chcę tworzyć, ten etap tej mojej fascynacji, tych doświadczeń retropopem na chwilę chciałbym zamknąć i przypomniałem sobie trochę też takich moich zamiłowań. Zamiłowań 20-letniego Jarka, takich właśnie szerszych brzmień gitarowych, nie jakiegoś ciężkiego rocka, ale takich właśnie takiego gatunku, w którym się odnajduje na przykład zespół Coldplay. Ja słuchałem bardzo dużo takiej muzyki, śpiewałem też w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, przy teatrze, w takich pierwszych składach lokalnych. I tak jakoś nagle zapragnąłem tworzyć taką muzykę. Zgłosiłem się do Piotra Siejki, bo kiedyś udało nam się dwie fajne piosenki właśnie z poprzedniej płyty stworzyć razem. Tak, bardzo fajna piosenka, Idę Dalej, pomógł mi ją naprawdę, uratował mi ją. Ale no ja też chciałem właśnie takich brzmień idących w kierunku tego, co robi zespół Coldplay. Może nie do końca nam się to udało zrealizować, bo wiadomo, ja jestem Jarek, a Piotr Siejka jest Piotrem Siejką. Po prostu zrobiliśmy coś innego, a dla mnie najbliższy utwór, taki najważniejszy utwór na tej płycie, to jest właśnie utwór Notte. To jest ten utwór, którym promuję teraz płytę. Z racji takiej, że to chyba najbardziej intymny dla mnie utwór, najbardziej bliski, jest takim spotkaniem artysty z duszą, swoją duszą po godzinie 27, tak? I jest takim zapisem, znowu słowo zapis, zapisem mojego stanu. Na twojej skórze. Tak. To pewne sytuacje, przez które przechodzimy, które zdarzają się w przeciągu dnia, gdzieś właśnie mają taki duży wpływ, wpływają na to, kim my stajemy się właśnie w samotności, z samym sobą, będąc sam na sam, i odnajdujemy się, widzimy, co nas trapi, co nas męczy, za czym tęskni nasza dusza, a nie nasz rozum, tak? Tak, to jest takie widoczne, wyraźne oddzielenie właśnie myśli od serca. Powiedz, czy jakieś koncerty się szykują z tym nowym materiałem, czy jeszcze chwilkę? Miałem już parę koncertów w Warszawie, przede wszystkim miałem koncert promocyjny, miałem koncert w Bydgoszczy niedawno, w Krakowie, gdzieś na pewno miałem, ale mam taką sklerozę dzisiaj. Tak, ale ci, którzy byli, to pamiętają. Bo mieszają mi się koncerty właśnie z Sinatry, właśnie, bo mam nadal ten projekt Sinatry, on nie umarł. Mam nadal te koncerty. I wiem, że w Katowicach, że na przyszły rok te koncerty w ogóle już są jakoś pobukowane. Bo to, proszę państwa, nie chcę nikogo smucić, ale przyszły rok to już jest za miesiąc. To się tak mówi, na przyszły rok 2016, a to już jest właśnie miesiąc. Ja się spojrzałem dzisiaj rano w kalendarz, mówię, już po prostu to jest nieporozumienie, to z roku na rok. Dopiero się uczyliśmy staje, się pisać 2015, żeby się nie mylić, prawda? Oczywiście. A to już będzie zaraz 16. I na ten rok też koncerty już są zapisane u ciebie. Tak, na ten moment to już w głowie tworzę nowe rzeczy. Się zastanawiam, co
W jakich kolorach chcę to ubrać, oczywiście. Mhm. No bo wiesz co, ja muszę wykorzystać chyba ten potencjał. Ja nie mówię, że muszę co roku wydawać płytę. Z drugiej strony, jeśli jest to dobra płyta, to dlaczego nie? Jeżeli czuję to czujemy, to dlaczego tego nie robić, się wstrzymywać, jeżeli wierzymy w ten projekt. Ja mam w tym ostatnio jakiś taki... taki moment, w którym bardzo łatwo mi się pisze różne rzeczy. Ze słowami trochę gorzej w tym momencie, bo nie chcę powielać tego, co napisałem wcześniej, ale przestrzeń muzyczna mi się poszerza coraz bardziej. Taka świadomość. I cieszę się bardzo, że to tworzę, bo jeszcze parę lat temu to ja nie byłem w stanie wymyślić melodii do piosenki. Krótko mówiąc? Czyli ten 2014, 13, 14, 15. Po coś nam jest potrzebne. Tak, być może w twoim przypadku to jest ten schodek do tego, żeby stanąć jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze szerzej widzieć wszystko, jeśli chodzi o muzykę. A potem staniesz na jakiejś wysokości i powiesz, ojej, już mam lęk wysokości. Tak, też może być, ale obyśmy nie przesadzili. A możemy teraz zapowiedzieć, tak pięknie mówiłeś o tej piosence, Notte. Piosenka Notte to utwór, który mówi o nas samych. Kiedy śpią nasze, kiedy nasze ciała śpią, to dusze walczą o życie. Dość mocno, ale oczywiste, bardzo, bardzo prawdziwe. Zapraszam do odsłuchania mojego najnowszego singla Notte.